Psalm 30, werset 3 mówi: Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Witaj w Instytucie Boskiego Uzdrowienia w kolejnym odcinku programu poświęconego uzdrowieniu, które przychodzi od Boga i pochodzi od Boga. I chciałabym, abyśmy dzisiaj ponownie porozmawiali o Bożej woli dotyczącej naszego długiego życia na ziemi. Długowieczności, jak to mówię. Powiedz o tym, że czym dłużej żyjesz na ziemi, czym ja dłużej żyję na ziemi, tym mam więcej szans, by wykonać więcej Bożych dzieł, Bożej woli, by go dokonać, wiarę zachować i, jak Paweł powiedział, otrzymać wieniec, nagrodę za moje całe życie. Wykonać Bożą wolę, jak gdzieś czytamy, nie połowicznie, nie w jednej trzeciej, nie tylko dobrą Bożą wolę, nie tylko miłą Bożą wolę, ale wręcz doskonałą Bożą wolę. Niektórzy w życiu wykonują dobrą Bożą wolę, niektórzy miłą, a niektórzy dochodzą do miejsca, w którym wykonali doskonałą Bożą wolę. Między innymi dlatego, że niektórzy odchodzą w połowie swojego życia, czy w młodości, bądź z jakichś powodów nie dobiegają do końca. Jak Paweł powiedział, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A niektórzy wydają, jak Jezus powiedział, plon 30-krotny w swoim życiu, niektórzy 60-krotny, a niektórzy 100-krotny. Niektórzy również 60-krotny plon, dlatego, ponieważ nie dożyli sędziwej starości, odeszli w młodym wieku bądź w jakiejś tragedii w połowie swojego życia. Dzięki Bogu za wszystko, co czynimy dla Niego. Pewnego dnia będzie wszystko się liczyło przed Jego tronem. Każdy z nas zda sprawę Bogu za siebie samego. Pomyśl o tym. Jednak to jest w Bożym interesie i naszym, abyśmy jak najdalej dobiegli, abyśmy do końca dobiegli, abyśmy Boże dzieło im, jak Paweł powiedział, moim celem jest dokończyć, dokonać swojej służby i to z radością. Nie ze wzdychaniem, ale z radością. Świadomi, że wykonaliśmy to, co On nam zlecił, że dobiegliśmy do mety, że uczyniliśmy to, co włożył nam w serce, że przekazaliśmy pałeczkę następnemu pokoleniu. Pomyśl, nasze życie składa się z trzech etapów w wierze. Pierwszy trwa 20, 25, nieraz 30 lat. Jest to tak naprawdę czas intensywnego przygotowywania się do tego, co Bóg dla nas przygotował. Następny etap znowu trwa może 25, 30 lat. Jest to intensywne wykonywanie tego w życiu, do czego przygotowywaliśmy się, co Bóg miał dla nas. I ostatni etap naszego życia to kolejne 20, 25, 30 lat. Jest to tak naprawdę etap pomagania innym przygotować się do tego, co Bóg dla nich przygotował. I bez względu na to, w jakim etapie swojego życia jesteś, wciąż jest to ważny etap. Masz coś do wykonania, jakąś doskonałą wolę. Nie jest to czas zmarnowany. Nie jest to czas również, gdzie odchodzisz na emeryturę. Wierzący nie odchodzą na emeryturę. Oni są produktywni do końca. Nawet w starości wydają owoc o pełni sił i świeżości. Więc takie jest Boże myślenie, taki jest Boży plan dla człowieka. Więc starajmy się dzisiaj znowu odpowiedzieć na to pytanie, albo rozwiać wszelki cień wątpliwości. Czy naprawdę moje życie zostało z góry ustalone, że kiedy umrę i kiedy odejdę i kiedy ten dzień przyjdzie i po prostu tak już jest, bez względu na to, kiedy miałoby to nadejść, jest to z góry ustalone i nic nie mogę z tym zrobić? No, jeśli człowiek tak wierzy, to pozwoli diabłu prędzej czy później ten dzień ustalić. Jeśli myśli, że Bóg ustalił jego dzień śmierci i pewnego dnia, jak to pastor czy ksiądz na jego pogrzebie powie, Pan go zabrał, czy miał 30 lat, czy 50, czy 80, Pan go powołał, potrzebował, nie wiem, swojego syna, swoją służebnicę, kolejnego aniołka w niebie. Jeśli tak wierzysz, to tak naprawdę dajesz dostęp diabłu do swoich myśli, swojego życia, myśląc, że on ma coś do powiedzenia, a przy tym myślę, że to Bóg czyni, że On zaaranżował i czy byś się modlił, pościł i cokolwiek byś uczynił, jeśli w Bożym planem było, abyś umarł w wieku 45, 85 albo 18 lat, bo z jakichś powodów ten dzień był wyznaczony, bo Bóg zaplanował, to tak naprawdę pozwalasz diabłu wyznaczyć dzień swojej śmierci. I żyjąc w strachu, wiele rzeczy złych do siebie przyciągasz. Ale ja chcę, aby Boże Słowo rozwiało te wątpliwości. Niekiedy przypowieści Salomona wierzący ludzie cytują. To jest trzeci rozdział, werset pierwszy i drugi, jakoby dowód na to, że Bóg wyznacza dzień i urodzin, i śmierci. To po prostu jest coś wyznaczone. No, czy naprawdę tak jest? No, spójrzmy. Trzeci rozdział, Salomon mówi, wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania.
Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. No, czy naprawdę ten fragment mówi, że Bóg wyznaczył czas nie naszej śmierci, naszych narodzin? Oczywiście on wiedział, kiedy on nastanie, jednak ten fragment nie mówi tego. Ten fragment mówi, kiedy spojrzysz na całość, że po prostu wszystko ma czas na tej ziemi. Był czas, kiedy się urodziliśmy i ktoś o tym zdecydował. To nie był przypadek. Rodzice nasi chcieli mieć nas z miłości, więc urodziliśmy się. Jednak czy czas umierania jest przypadkowym? Czy mamy coś do powiedzenia, kiedy to się stanie? Kiedy ma się to stać? No nie mniej niż czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Rolnik planuje zasadzić roślinę i ją sieje. Jednak czy przychodzi na pole, no zbliża się sezon truskawek. Kaszubskie są najsmaczniejsze w tym kraju, bez względu na to, skąd pochodzisz. Kaszubskie są najsmaczniejsze, są zarazem kwaskowate i słodkie. I dochodzą do dojrzałości na koniec wszystkich innych truskawek w Polsce. Północ, troszkę czas wegetacji jest opóźniony. Jednak nikt nie wychodzi na pole i nie zbiera zielonych truskawek. Cierpkich. Każdy wychodzi i czeka, aż będą czerwone i słodkie, i soczyste, i duże, i rozpływały się w ustach razem z piaskiem z pola. To są najsmaczniejsze, jak wiesz. Halleluja. Więc pomyśl, podobnie on mówi, jest czas rodzenia i umierania, i czas sadzenia i wyrywania tego, co zasadzone. Jak nie wyrywa się niedojrzałej rośliny, niedojrzałego zboża się nie zbiera, ale dojrzałe, jak nie zbiera się niedojrzałych truskawek, tylko dojrzałe, podobnie nie umiera się w czasie niedojrzałym, w połowie życia. Tak? Kiedy człowiek jeszcze nie jest syty dni, nie jest sędziwy i stary, on mówi, jest czas na to. Jest czas właściwy na narodziny i właściwy czas na umieranie, nie mniej niż jest właściwy czas na sadzenie i potem wyrywanie tego. Nie co było dopiero zasadzone, czy było niedojrzałe, bo tak nie postępujemy, ale tego, co doszło do dojrzałości, jest gotowe, aby zebrać. Tak samo jest z umieraniem i tak samo jest z rodzeniem i umieraniem. Pomyśl, Job kojarzy się z cierpieniem, śmiercią i samymi problemami, tragediami, ale wcale ta księga Joba o tym nie mówi. Faktycznie ona mówi więcej o dobrych rzeczach niż złych. Tragedia Joba wydarzyła się w ciągu kilku miesięcy, a wciąż do Joba Bóg powiedział w 5 rozdziale, w wersecie 26 tak. W starości zejdziesz do grobu. Przekład ewangeliczny wydany w Polsce. W pełni dni stąpisz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. W pełni dni. Tak? W starości zejdziesz do grobu. Job miał wtedy 70 lat, kiedy Bóg do niego te słowa powiedział. Pomyśl o tym. A jak odszedł Job? No, czy odszedł w cierpieniu, bólu, chorobie, tragedii? No, czytasz Joba tą księgę do końca i czytasz w ostatnim rozdziale, to jest 42, werset 16 i 17, takie słowa. Potem żył jeszcze Job 140 lat. I oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia i umarł Job stary i syty dni. Ja nie mówię, że mamy żyć 140 lat, chociaż lekarze mówią, że nie ma przeszkód, abyśmy dożyli 120. Jest to zapisane w naszych genach ponoć. No troszkę zgadza się to z tym, co Bóg powiedział po upadku człowieka, chyba w rozdziale 6. Życie człowieka nie będzie trwało więcej niż 120 lat i lekarze odkryli to jakiś czas temu, że mamy w sobie granicę 120 i mało kto dożywa dłużej. Jednak do czego zmierzam? Bez względu na tragedię w życiu Joba, które nie Bóg spowodował, okej, ale diabeł wierzy, że to widzieliśmy na którymś z poprzednich odcinków. I tak on dożył i odszedł do starości i odszedł stary i syty dni. Ktoś powie, no dobrze, bracia, ale to był Stary Testament. Ludzie wtedy dożywali sędziwego wieku, żyli bardzo długo. W Nowym Przymierzu dzieci Boże, córki i synowie powinni być gotowi cierpieć dla Chrystusa, a nawet jeśli sobie tego zażyczy, umrzeć młodo dla Niego. No, czy to prawdy? Wiecie, prześladowanie zawsze było. I będzie. W wielu miejscach ludzie oddają życie za Ewangelię. My dzięki Bogu żyjemy w miejscu, które nie wskazuje, aby tak kiedyś się zdarzyło. Chociaż nigdy nie wiadomo. Nigdy nie mów nigdy. Jednak nawet jeśli apostołowie umarli, jak wiemy, śmiercią męczeńską, to wcale nie oznacza, że byli odcięci od tego życia w młodym wieku. Oni zdążyli coś zrobić. Wielu z nich zdążyło zrobić, tak Paweł, biegu dokonać, wiarę zachować. Niektórzy zostawili nam Ewangelię, niektórzy zostawili nam listy. Pozakładali kościoły i w wielu przypadkach ich śmierć była ich decyzją. Tak, oni nie wybrali uwolnienia,
aby dostąpić lepszego zmartwychwstania, jak mówi list do Hebrajczyków. Oni mogli wyrzec się, oni mogli pójść na kompromis, oni mogli rozmiękczyć Ewangelię, taką lajtową troszkę głosić i ocalić swoje życie, jednak oni nie poszli na kompromis, co nie oznacza, że oni wszyscy umierali w jakimś młodym wieku. Relatywnie. Wiemy, że 11 przynajmniej spośród 12 umarło śmiercią męczeńską, a Jan, z tego co wiemy już z historii Kościoła, kiedy już zwolniony został z tej kary, na którą był zesłany na wyspę Patmos, wrócił do Efezu, historia Kościoła mówi. Był członkiem tego Kościoła, wielkiego Kościoła, do którego później Paweł pisał listy, jak list do Efezjan, w którym jednym z głównych liderów, czy starszych, czy pastorem był Tymoteusz. Do niego też napisał dwa listy, mamy je. I historia Kościoła mówi, że Jan dożył sędziwej starości, opiekował się Marią, matką Jezusa, która również mieszkała w Efezie i była członkiem tamtego Kościoła i odszedł również w bardzo sędziwej starości. Jednak Piotr również umarł śmiercią męczeńską. Pomyśl o tym. Też historia Kościoła mówi, że kiedy już mieli go krzyżować, tak krzyżowano chrześcijan jako znak pewnego identyfikowania się z ich guru z Nazaretu, tak nazywali Chrystusa, jak pamiętasz, sektę z Nazaretu. Więc Jan powiedział, nie jestem godzien umrzeć jak Mesjasz, mój Pan i Zbawiciel, ukrzyżujcie mnie do gór nogami. Tak go historia Kościoła mówi, ukrzyżowali do gór nogami. Jednak zginął śmiercią męczeńską. Jednak ciekawa rzecz, że nie zginął jako młody człowiek. Jezus po swoim zmartwychwstaniu, pamiętasz, kiedy potem przyszedł do Piotra i Piotr żałował, że się go zaparł i ta rozmowa między innymi się wywiązała. Piotrze, czy mnie miłujesz? Ty wiesz, Panie, że Cię miłuję. Ufam, że znasz tą historię. Jezus powiedział do Piotra w 21 rozdziale Ewangelii Jana, werset 18 do 19. Zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, powiedział do niego, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga i powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Więc nawet kiedy oddał życie za wiarę i zdecydował, by umrzeć dla Pana, nie wyrzec się go, nie pójść na kompromis w sprawach swojej wiary, oddania Bogu, to i tak Jezus zapowiedział, w swojej starości zejdziesz do grobu. I tak się stało. I tak się stało. Powiesz, no dobrze, ale jeśli jednak jest tak, że Bóg ma coś wyznaczone, załóżmy hipotetycznie, chociaż widzimy coraz bardziej, że tak nie jest, że jednak Bóg wyznaczył ten dzień. On go określił. Nikt go nie zna dnia i godziny. I Bóg go określił, kiedy on przyjdzie i wybije twoja godzina, po prostu cokolwiek byś nie zrobił, przyjdzie śmierć i skosi cię i zabierze. Okej? Okay? Śmierć. Nieprzyjaciel Pana. Okej? Okay? No, jeśli hipotetycznie tak jest, to pytanie brzmi, czy można przedłużyć coś, co Bóg z góry ustanowił? No, jeśli Bóg by coś wyznaczył i powiedział, że się stanie, hej, piekło prędzej zamarznie i tego nie zmieni, jak wielu z was wie. Z pewnością. Jednak sam byś zobaczył, że Biblia mówi w wielu wersetach, że można przedłużyć coś, na przykład nasze życie. I że to człowiek może sobie je przedłużyć. Więc znowu pytanie, czy da się przedłużyć coś, co Bóg wyznaczył? No niech te fragmenty odpowiedzą same. 5 Mojżeszowa 32, wersety od 45 do 47. Bóg tu mówi do Mojżesza albo przez Mojżesza. Rzekł do nich jeszcze, weźmijcie do serca swego wszystkie te słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starali się pełnić wszystkie słowa tego zakonu, gdyż nie jest to słowo dla was puste, lecz ono jest waszym życiem i przez to słowo, posłuchaj, przedłużycie życie swoje na ziemi. Nawet Bóg nie mówi, ja wam przedłużę je. On mówi, wy, jeśli je przyjmiecie i będziecie mi posłuszni, przedłużycie wy swoje życie na ziemi, do której przeprowadzicie się przez Jordan, aby je objąć w posiadanie. Jesteśmy w 5 Mojżeszowej, więc rozdział 30, mówi w wersecie 19 i 20 w ten sposób. Biorę dziś przeciwko wam, Bóg mówi na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Pamiętasz, apostoł Paweł w Nowym Testamencie powiedział, a dla mnie życiem jest Chrystus, śmierć jest zyskiem. I on mówi, parafrazuję teraz, ale dosłownie dość parafrazuję, nie wiem co wybrać. Jedno i drugie mnie pociąga. Pociąga mnie odejście i być z Chrystusem, bo to o wiele lepiej, a z drugiej strony pociąga mnie zostać z wami na ziemi.
Kościołem, bo to dla was rzecz potrzebniejsza. I potem mówi, ale wiem na pewno. Widzisz, kiedy jeśli jest prawdą, że Bóg wyznaczył twój dzień śmierci, żaden człowiek nie może powiedzieć, ale wiem na pewno, że zostanę przy życiu i będę służył, mówi, abyście mieli postęp, robili postępy w wierze, abym mógł się radować wami. Żaden człowiek nie mógłby tak powiedzieć, gdyby było prawdą, że Bóg wyznaczył dzień śmierci, wtedy nie możesz być pewien. Ale Paweł powiedział, że wiem na pewno. Pod koniec swojego życia powiedział, wiem, mam to w sercu, że jest mi odbawione, że mój czas odejścia nadszedł. Więc mówi, wiarę zachowałem, biegu dokonałem. Więc można wiedzieć w sercu, że jeszcze się nie odchodzi stąd. I można wiedzieć i mieć świadectwo, że nadszedł mój czas. Można najwyraźniej. Najwyraźniej Bóg nie wyznacza tego dnia. Najwyraźniej diabłu nie musimy pozwolić, by wyznaczył ten dzień. Najwyraźniej mamy wiele do powiedzenia. Bóg wie kiedy. Jednak mamy wiele do powiedzenia, skoro można przedłużyć swoje życie. Jak zobaczymy wierzę, jeśli starczy nam czasu, prawdopodobnie dzisiaj, możemy również je sami skrócić. Ważne jest, abyśmy nie pozwolili diabłu o tym decydować. Halleluja. Jednak ten fragment mówi dalej, w jaki sposób możemy wybrać życie. Paweł powiedział, ja wybieram, nie wiem co wybrać, czy umrzeć, czy żyć dalej. Ja mówię, ja wybieram, by żyć dalej. Jak możemy wybrać, by żyć dalej? On mówi, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Halleluja. Pierwsza Królewska 3:14, tam jest kilka fragmentów, które wypisałem, ale jest ich naprawdę więcej. 3:14, Bóg mówi do Salomona, mówi, a jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, werset 14, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, jego ojciec, twój ojciec przedłużę dni twoje. Tam powiedział wręcz, sami sobie przedłużycie. On mówi, ja przedłużę dni twoje. Przypowieści Salomona 10:27. Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Przypowieści Salomona 9, werset 10 do 11. Gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. Bóg mówi, przeze mnie przedłużą się lata twojego życia. Przypowieści Salomona 26:16. Kto nienawidzi wysokich podatków, przedłuża swoje życie. I tak dalej. Tych fragmentów, które mówią, że człowiek może wręcz sam uczynić coś, aby przedłużyć swoje życie, jest o wiele więcej. Więc pytanie ponownie. Jak można przedłużyć coś, czy zmienić coś, co Bóg wyznaczył z góry? Nie można, jeśli Bóg wyznaczył. Ale jeśli nie wyznaczył, to znaczy, że można. W tym przypadku najwyraźniej nie wyznaczył, skoro ponownie i ponownie i ponownie mówi słowo. Bóg mówi wręcz, że możecie uczynić coś, aby przedłużyć, wydłużyć swoje życie. I to jest dobra wiadomość. I to jest dobra nowina. Halleluja. O Abrahamie czytamy takie słowa. Pierwsza Mojżeszowa 25:8. Opadł z sił i umarł w pięknej starości. Nowa Biblia Gdańska mówi szczęśliwej sędziwości. Takie jest stare polskie słowo, sędziwości. Sędziwy i syty dni. I stary. Nowa Biblia Gdańska mówi syty życia. Opadł z sił i umarł w sędziwości. Syty dni, syty życia. Ja kiedyś miałem Nissana, stary model robiony w latach 90. To jeszcze model robiony w Japonii do ostatniej śrubki. Nieskładany, wiesz, z różnych fabryk należących do różnych korporacji, ale robiony w Japonii, dożył sędziwego wieku. Ja nim odjechałem na wieczny spoczynek. On dokładnie opadł z sił. On silnik miał otwierany od produkcji. Miał już 300 ileś tysięcy na przebiegu. On już po prostu opadł z sił. Tam mu coś odpadło, tam mu coś skrzypiało, tam coś trochę wyciekało. Tu już ileś koni mechanicznych uciekło mu w las po tym eksploatacji. Więc ja dojechałem z nim na złomowisko. Wjechałem w miejsce, które pokazali mi. Wyciągnąłem kluczyk i go tam zostawiłem. Okej? Ja zdecydowałem, że zmiłuję się nad nim i oddam go. Inaczej mówiąc, on opadł sił. On poszedł na wieczne spoczywanie. Racz mu dać, Panie. Halleluja. I wiesz, że to jest Bożą wolą, abyśmy się zużyli w życiu i odeszli do tego miejsca, w którym nasze ciało już odmówi posłuszeństwa nie w połowie życia, nie w wielkich cierpieniach, agonii, piekle, które przechodzimy i bólach, ale po prostu tak patriarchowie zwołali rodzinę, pobłogosławili ją, oddali ducha Panu
i pożegnali się, mówiąc: nie płaczcie po mnie, ponieważ ja idę w lepsze miejsce. Wiesz, to jest doskonałą Bożą wolą. Jeśli było dla sług, jest dla synów i córek Bożych. Oczywiście wszyscy umrzemy, jeśli Pan nie przyjdzie, więc nasze ciało w jakiś sposób się zużyje i nie będzie na pewno w tej samej sile, w sensie sile mięśni może i wyglądzie, jak było, kiedy miało 20-30 lat, kiedy w sędziwym wieku będzie nam odejść. Jednak to wcale nie oznacza, że w tragedii, cierpieniu, bólu i po prostu piekielnych mękach tak świat odchodzi. I w strachu, bo nie wie, gdzie idzie. O Mojżeszu czytamy w 5 Mojżeszowej 34:7. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyciemniony. Nie ustała jego świeżość. No bo Biblia Gdańska mówi, czy inny przekład mówi, nie stracił swojego wigoru. To wspaniały fragment, możesz go używać dla swoich oczu. Tak, oczy się starzeją, gorszy wzrok to tylko zmarszczki na oczach, a zmarszczki na skórze to wynik starzenia, więc... Ale wciąż, pomimo tego, zauważ, Biblia mówi, że jego wzrok nie był przyciemniony. No, on chodził w światłości, chodził z Bogiem, był przyjacielem Boga, obcował z Nim. To z kim przystaje, takim się staje, więc to życie Boże pod starym przymierzem, gorszym, ta gorsza chwała, okej? Okay? Nowa jest lepsza. To życie, które mamy, jest lepsze. Bóg mieszka w nas, jednak wciąż miała wpływ na jego ciało, że dodawała mu żywotności. Nawet jego wzrok, okej? Okay? Jego świeżość, jego wigor był pod wpływem życia Bożego. Ktoś powie, to Stary Testament, bracie, w Nowym tego nie możemy oczekiwać. No, Nowe Przymierze mówi, lepsze, mówi również o długim życiu. Efezjan 6, werset 2 i 3 mówi, czci ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. To jest Nowy Testament, Nowe Przymierze, aby ci się dobrze działo i abyś długo, długo żył na ziemi. Halleluja. Halleluja. Nawet jeśli nie rozumiemy sytuacji, które dzieją się nieraz w życiu różnych ludzi, dlatego złe, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom i odchodzą młodo, odchodzą w taki czy inny sposób, czy dramatycznych okolicznościach, mówię o synach i córkach Bożych, wciąż nie zmienia to faktu, że Bożą wolą jest, aby każde jego dziecko dożyło sędziwego wieku. I w to musimy wierzyć, głosić, praktykować, oczekiwać. Jest to w Bożym interesie i naszym, abyśmy jak najwięcej jego woli wykonali, jak najwięcej jego dzieł dokonali, jak największej ilości osób dotarli z Ewangelią. To jedyna szansa, jedyne miejsce, jedyny moment. Po tym życiu już nie będzie takiej potrzeby, bo będzie tylko doskonałość. Halleluja. Więc dlatego Jezus powiedział, że ludzie mogą nas zabić za wiarę. Powiedział o tym, że będą również zabijali chrześcijanie, to się dzieje do dzisiaj. Jednak nigdy nie powiedział, że diabeł może nas zabić. Czy słyszysz? Nikt nie powiedział, że śmiertelna choroba może nas zabić, czy katastrofa wydarzyć się i nas zabić. Wydarzają się, ale nigdy go nie powiedział. Dlaczego? Bo wierzy on i my powinniśmy wierzyć, że przed tymi rzeczami zrodzeni z Boga są strzeżeni i on ich strzeże i zły nie może ich tknąć. On wykupił nas od wielu z tych spraw. On wykupił nas od krótkiego życia, od śmierci przedwczesnej, od tragedii. On wykupił nas i jego duch nas chroni. Większy ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Dlatego Biblia mówi, zły nie może nas tknąć. I w to musimy wierzyć, głosić bez względu na to, co dzieje się w życiu jego dzieci. Bo to, co się dzieje, czy nie dzieje się w życiu ludzi, nie zmienia tego, co jest Bożą wolą dla nas. A tym wolą jest zapisane jego słowo. Więc chcę modlić się, szczególnie o ciebie, który potrzebujesz przedłużenia dni. Bez względu na to, ile masz lat, jeśli wycierpiałeś, a wiele cierpiałeś i twoje ciało jest słabe i osłabione, Bóg chce dodać życia, swojego ducha życia i przedłużyć twoje dni. Jeśli służysz Bogu, jak Bóg mówi w 2 Mojżeszowej 23, 25, 26, pamiętaj, to byli słudzy Boży, nie byli nowonarodzeni, napełnieni Duchem Świętym, obmyci krwią Jezusa, nie mieli Ducha Bożego, a wciąż te słowa Bóg skierował do nich. Służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb i wodę, twoją oddalę też choroby spośród ciebie. No to jest jeden ze sposobów, by przedłużyć życie. Oddalić chorobę, która zabiera życie. I dalej mówi, nie będzie roniącej ani niepłodnej spośród ciebie. I słuchaj, liczbę dni twoich uczynię pełną i zapewnię ci długie życie. Inny przykład mówi Bożego Słowa. Halleluja. Więc módlmy się. Ja mam wiarę w Boga, który przedłuża twoje życie. Oddala choroby. Nie jesteś tylko sługą, jesteś synem, jesteś córką. Tym bardziej należy to do ciebie przez krew Jezusa. Halleluja. Panie, ja dziękuję ci za twojego syna, twoją córkę, która mnie ogląda. Ty jesteś promotorem zdrowia i życia i przedłużasz nasze dni.
w imieniu Jezusa powiedziałeś, że kiedy służymy Tobie, błogosławisz, stojemy i oddalasz choroby od nas. Niech ta choroba, która niszczy to ciało, będzie oddalona. Niech ten rak, który niszczy te organy wewnętrzne, będzie oddalony. Niech ta niemoc, ten duch słabości, duch śmierci wyjdzie, opuści ciało Bożego dziecka. Diable, nie masz prawa do Bożej własności. Tego, za którego Jezus umarł i przelał krew, którego sińce uleczyły w imieniu Jezusa. Panie, dziękuję Tobie za służbę Twojego ducha życia, że ten duch, który wzbudził Jezusa z martwych, ożywia teraz to ciało. Oddala ból i cierpienie, dodaje tygodni, miesięcy i lat życia, by mogła wiarę zachować, biegu dokonać i otrzymać swoją nagrodę za wykonanie wszystkiego, Panie, co zaplanowałeś dla niego, dla niej w całym jego życiu. W imieniu Jezusa. Panie, dziękuję Ci za serce silne. Panie, dziękuję Tobie za płuca działające. Panie, za mózg odnawiany. Panie, dziękuję Tobie za odbudowanie tego układu odpornościowego wyniszczonego z powodu chemoterapii. Panie, dziękuję Ci za cud. Cud odtworzenia tego, co było zniszczone bądź usunięte operacyjnie, co zostało zjedzone przez raka w tym organizmie. A dziękuję Tobie, Panie, za odnowienie, odbudowanie, za życie i zdrowie manifestujące się w tym śmiertelnym ciele. Twoje życie Jezusa na tym ciele, Panie, dodające dni i lat. Panie, my dziękujemy Ci za Twojego ducha, który służy tam, właśnie tam w domu. Służy, uwalnia od czubka do głowy, do koniuszka palców, przenikasz swoją mocą z życiem i uzdrowieniem. Dziękuję Ci, Panie, za napełnienie Duchem Świętym, Duchem zdrowia i uzdrowienia Twojego sługi, Twojego syna i Twojej córki w cennym imieniu Jezusa. Halleluja, halleluja. Dzisiaj był dłuższy program, więc kończymy szybciutko. Zachęcam Cię ponownie do książki Długowieczność. Niektóre z tych rzeczy, którymi się dzielę, są one bardziej obszernie opisane, opatrzone i większą ilością fragmentów i wiele wierze Bożych myśli i rzeczy, które mają wymienić nasze złe myślenie i złe wierzenie i nasze obawy i lęki i niepewności, często tradycję ludzką i kościelną, na to, co uczy Boże Słowo. Wierzę, że ta książka nie daje odpowiedzi na wszelkie pytania. Myślę, że nikt nie ma odpowiedzi na wszelkie pytania. Jedynie Bóg jednak daje światło tam, gdzie może wielu brakuje tego światła i daje odpocznienie i pewność, że Bóg stoi po mojej stronie i w sprawie odchodzenia stąd ja mam wiele do powiedzenia. Ani On o tym nie decyduje bezpośrednio, tym bardziej diabłu nie pozwolę, aby o tym decydował. I zachęcam Cię do tej lektury. Wydawnictwo Compassion. Długowieczność. A teraz, tak, Boże Słowo mówi, niech Bóg pokoju sam całkowicie Cię poświęci. To znaczy cały Twój duch, dusza i ciało nie będą zachowane bez nagany. Silne, zdrowe, tak Biblia mówi, okryte krwią Jezusa i zabezpieczone na powrót Jego, Jego powtórne przyjście. Pamiętaj, wierny jest Ten, który Cię powołał i On też tego dokona.